Proszę Państwa, nie wiem, czy ja sobie poradzę z podsumowaniem tak w wielowątkowej dyskusji. Tyle notatek, proszę Państwa. Tak, ja patrzyłam z przerażeniem. Tak. Proszę Państwa, no więc ja zastosuję taką technikę takiego pewnego skrótu tego, co się wydarzyło przez te ostatnie półtorej godziny, zwracając uwagę na to, że nasi paneliści podkreślali przede wszystkim kwestię na pytanie też pani moderator komunikacji. Znaczy komunikacja jest kluczowa i ja myślę, że my tego nie poruszyliśmy, ale to się przewijało przez te wątki. My musimy się komunikować również poprzez media coraz skuteczniej. Pani Kucharska na przykład zwracała uwagę, że oni mają jako MCPS świetne doświadczenia kampanii społecznych, public relations, prawda, które prowadzili w ostatnich latach. Rzeczywiście było trochę w radiu, trochę w telewizji różnych kwestii, więc my jako służby społeczne musimy być rzeczywiście bardzo dobrze przygotowani na nowoczesny sposób komunikowania się poprzez media ze społeczeństwem. Prawda? To nie jest już kwestia serialu, tylko Głęboka Woda, czy naszych takich bezpośrednich, ale to jest kwestia w ogóle codziennej pracy z dziennikarzami, tak? Lokalnymi i tak dalej. Zwracaliśmy uwagę na to, że generalnie samorząd odpowiada konstytucyjnie za realizację usług publicznych, ale samorząd w myśl zasady subsydiarności na przykład, ale nie tylko, powinien, tak jak decentralizujemy w dół, to on, samorząd, powinien decentralizować, czyli demonopolizować usługi, tak, i zadania na innych interesariuszy. My tutaj podkreślaliśmy rolę organizacji pozarządowych, ale też trzeba pamiętać, że na przykład podmioty ekonomii społecznej mogą wiele różnych zadań, prawda, realizować, które na przykład byśmy wyodrębnili jako inny sektor niż pozarządowy. Podkreślaliśmy, proszę Państwa, kwestie związane na przykład z tym, że musimy sobie zadać pytanie, co zrobić z zasobem, ogromnym zasobem projektów, produktów i rezultatów, które nam zostają dzisiaj po projektach. Na przykład, co zostało po Equalu? Wszyscy wiemy, co zostało po Equalu. Bardzo niewiele, oprócz tego, że mamy na półkach ciekawe raporty, prawda, jak to 102 partnerstwa na rzecz rozwoju przyniosły nam innowacji. Co zostanie po projektach systemowych, które są, powinny zostać, tak, dzisiaj bardzo dobrze powinien zostać dokonany przegląd tych wszystkich projektów i próba implementacji do polskiego prawa, ten mainstreaming, tak, włączenie w główny nurt. Ja się niestety obawiam, że ogromne pieniądze, to jest oczywiście, mam prawo się obawiać jako obywatel, ale mam też pewną legitymację, legitymizuję ten mój pogląd tym, że jako akademik, że niestety my nie przekujemy tych produktów i rezultatów projektów systemowych na konkretne rozwiązania prawne. I tu jest słabe ogniwo, tu jest wąskie gardło, prawda? Więc to jest pytanie, jak sądzę, nie tylko do naszych panelistów, ale do reprezentantów na przykład rządu, jak oni chcą to przekuć teraz w praktykę. A zwracał profesor Scharfenberg uwagę, że to nie jest proste. Proces podejmowania decyzji jest bardzo skomplikowany, tak? I w związku z tym tu jest dyskusja dzisiaj. Jeśli stawiamy na nowe rozwiązania, to jak to skutecznie implementować w system prawny i instytucjonalny? Wreszcie, proszę Państwa, zwracaliśmy uwagę na tym panelu poprzez głosy dyskutantów, że musimy lepiej wzajemnie się rozumieć, jeśli chodzi o JST, samorząd i organizacje pozarządowe. W gruncie rzeczy, proszę Państwa, my będziemy coraz więcej jednak zadań realizowali w samorządach i to już to widzimy, tak? Decentralizacja jest procesem nie tylko od ustawy do ustawy, to jest proces permanentny. Dzisiaj ośrodek pomocy społecznej nie jest ośrodkiem pomocy społecznej, tylko jest ośrodkiem właściwie polityki społecznej, bo realizuje nie jedną ustawę o pomocy społecznej, ale szereg zadań wynikających z innych ustaw i szereg różnych instrumentów i usług. Pani Anna Kruczek z Wrzosu słusznie, jak sądzę, zauważyła, że my, proszę Państwa, się skupiamy bardzo często nie na rozwiązywaniu konkretnych problemów, ale na generowaniu nowych problemów. A my musimy usiąść i rozwiązać konkretny problem społeczności lokalnej, czy tam, prawda, w regionie, czy na poziomie państwa. A często jest tak, że my rozwiązujemy jeden problem, a generujemy trzy inne, prawda, przy okazji. Wreszcie, proszę Państwa, argumentowaliśmy tutaj, że dużo spotkań się odbywa, ale niewiele z tego wynika. Ja na przykład zauważyłem, nie wiem, czy się Państwo zgodzicie, że my mamy partycypację coraz częściej wpisaną na przykład w powstawanie strategii, w realizację programów, tak i tak, w konsultację społeczną. Pytanie, czy to są rzeczywiste konsultacje partnerskie, czy to jest odhaczenie procedury, którą narzuca nam jakaś ustawa, prawda? Moje doświadczenie jest takie, że często niestety to jest odhaczenie procedury, tak? Dalej, proszę Państwa, mówiliśmy o zmianie, że ciągle jesteśmy w procesie zmiany i że ta zmiana rzeczywiście realnie wpływa również na instytucje, które reprezentujemy. Zwracaliśmy uwagę, że OPS-y na przykład są nowoczesnymi instytucjami. Któraś z pań
taki argument tu podała, to jest dyskusyjne. Są w Polsce świetne, nowoczesne OPS-y. Proszę Państwa, są w Polsce również bardzo, bardzo zakurzone OPS-y, tak? To nie jest tak, że możemy sobie dzisiaj powiedzieć, że OPS-y są takie, albo PCPR-y, prawda? Są bardzo zróżnicowane i to widać w poszczególnych gminach. Mamy właściwie 2400 różnych ośrodków. Podkreślaliśmy, proszę Państwa, kwestię wielosektorowej polityki społecznej, uzależnienia niestety organizacji tej grantozy od grantów, ale no z drugiej strony, jeśli dzisiaj organizacje pozarządowe żyją z roku na rok bardzo często, albo od projektu do projektu, to ta grantoza jest naturalna. Ja, proszę Państwa, stawiam tezę, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, że my w Polsce mamy system polityki społecznej instytucjonalny, a nie usługodawczy. Dopóki, proszę Państwa, będziemy mieli instytucjonalny system polityki społecznej, a nie usługodawczy, dopóki nie będziemy mieli współpracy, nie będziemy mieli pluralizmu instytucjonalnego i delegowania zadań. Bo wtedy, kiedy my do problemów stworzymy katalog usług potrzebnych do realizacji, a wtórne będzie to, jaka instytucja to realizuje, patrz, organizacja pozarządowa, podmiot ekonomii społecznej czy prywatny sektor, prawda? Dopóki będziemy udawać, prawda, że to się uda. Moim zdaniem to się nie może udać, bo my mamy system instytucjonalny polityki społecznej zbudowany w roku 89, 90 i następnych latach. Kolega profesor Ryszard Schanfelberg mówił na przykład, co również ja tutaj mogę dodać, że absolutnie się zgadzam, że zmiana jest zdeterminowana politycznie. Politycy muszą chcieć włączyć, tak, te zmiany, które zbierzemy i które mamy doświadczenia. I ten proces podejmowania decyzji i komunikacja na przykład nauki także, proszę Państwa, z decydentami. Ja na przykład się zastanawiam, czy mamy jakieś doradztwo naukowe w kluczowych resortach, które dotyczą polityki społecznej. Czy mamy doradztwo naukowe, nie polityczne, tylko naukowe, prawda? Jeśli tego nie ma, to wypadałoby jednak, żeby nauka współpracowała z tymi decydentami, prawda, i z praktyką w sposób bardziej skuteczny. Wreszcie, proszę Państwa, mówiliśmy podczas naszego panelu o kwestie na przykład takie, że mamy dobre przykłady, chociażby wynikające z Warszawy, lokalne systemy wsparcia, współpracy samorządu terytorialnego, organizacji i na przykład szkół. Ja sam wiem, bo kolega, który taki lokalny system wsparcia właśnie prowadzi, no mówił o tym, że to są bardzo dobre praktyki, które właśnie są realizowane w tej chwili w Warszawie. Wreszcie, proszę Państwa, mówiliśmy o tym, że pytanie, co ze standardami w ogóle usług społecznych dalej, tak? Co my chcemy z tym teraz zrobić? Ja tylko powiem, że standardy powstawały w bardzo różnej metodologii. Ja jako taki makro, oceniający w sposób makro te różne rzeczy, twierdzę, że źle się stało, że nie stworzyliśmy wspólnej, jednolitej metodologii tworzenia standardów. Według pewnego, jednego modelu, tak? Uzgodnienia, czym jest standard. I uzgodnienia w ogóle, czym jest standard. Czy bardziej ogólną ramą modelu, czy raczej jak... Więc ja też twierdzę, że generalnie pytanie, co dalej ze standardami. Myślę, że bardzo dobry był ten argument, który Państwo podkreśliliście tutaj, konieczność uczenia się pracowników socjalnych. No, kształcenie ustawiczne jest wpisane dzisiaj w każdą służbę i w każdą branżę, więc myślę, że to jest naturalne. No i też podkreśliliście Państwo, że konieczność zadań jest, zlecania zadań jest konieczna w kontekście rozwoju obywatelskiej polityki społecznej, czy też wielosektorowej polityki społecznej. Bardzo mi się podobał głos sali, pani. Pani prowadzi ośrodek pomocy społecznej w niewielkiej miejscowości i sama na własnym doświadczeniu, jak tutaj podkreślała, twierdzi, że musimy oddzielić pracę socjalną. Być może my nie musimy oddzielać pracy socjalnej, tak jak pani tutaj mówiła, tylko musimy inaczej ponazywać nasze służby, bo być może pracownik socjalny, ten, którego pani ma w ośrodku, to jest pracownik społeczny. On oczywiście w Polsce źle brzmi, tak, ale w gruncie rzeczy to jest pracownik pracujący ze społecznością, z rodziną, to jest pracownik społeczny. Bo w polityce społecznej słowo socjalne ma jednak te konotacje socjalne, to są świadczenia, prawda, głównie. I jak my nazywamy pracownika socjalnego pracownikiem socjalnym, a nie społecznym, to nam się narzuca, że to jest właśnie ten od, prawda, kasy, który, prawda, wypłaca te zasiłki i tak dalej. Więc to jest też kwestia nazewnictwa. Organizator społeczności lokalnej. Tak, może właśnie ten organizator. Więc ja dziękuję za ten głos sali. I też bardzo mi się podobał głos pana Gerlackiego, który słusznie powiedział, proszę Państwa, no my nie mamy zdefiniowanej
w polskim ustawodawstwie, co to jest polityka społeczna. No, kolega profesor Scharfenberg zrobił taki katalog różnych definicji z różnych krajów, ale na przykład Niemcy w Sozialgesetzbuch dokładnie definiują i precyzyjnie definiują, co to jest polityka społeczna i definiują różne usługi. Zresztą ta książka, którą Państwo być może otrzymaliście wcześniej na tej sali, Eversa o usługach społecznych, wyraźnie wskazuje, prawda, że tam w Niemczech mamy bardzo wiele rzeczy jednak poukładane definicyjnie. Natomiast my w Polsce nie mamy wielu definicji podstawowych ocenionych. Ja też się z panem Gerlackim zgadzam, że inwestycyjna polityka społeczna to przyszłość. Zresztą prezentowałem na tej samej sali, być może w części Państwo byliście miesiąc temu, dokładnie tutaj tezy, że inwestycyjna polityka społeczna być może staje się właśnie w Europie nowym paradygmatem polityki społecznej, ale to ze znakiem zapytania. To ja tak bym podsumował. Dziękuję Państwu za to, że wysłuchaliście tego mojego chaotycznego pewnie podsumowania, ale zebranie tych wszystkich myśli nie jest wcale łatwe. Jak sądzę, teraz pójdziemy na kawę, ale oddaję głos pani moderator jeszcze. Ja też zapraszam na kawę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.